Pszczyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Moszy Pszczyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw na warstwie się nie spiętrza. Grzesiu, połóż się, połóż. Odpocznij sobie po pracy. Tatuś jest bardzo blady. Tatusiu. On jest blady jak ściana. Ostatni raz byłem taki zmęczony jak on bezpośrednio po wojnie japońskiej. Ale nie byłem taki blady, tylko byłem żółty, prawda? Dopiero po 2 latach zzieleniałem, następnie zrobiłem się sino-niebieski, aż wreszcie zbladłem w niezapomnianym 1905, prawda? Zarumieniłem się gdzieś po połowie 39, no i byłem różowy przez całą okupację aż do 45. Wtedy nagle stwierdziłem, że jestem czerwony. To został ojciec w zasadzie komunistą? A ty w zasadzie to może nie? Ja miałem wtedy 10 lat. No to co? A ja znałem znacznie młodszych zagorzałych komunistów, którzy jako dzieci specjalizowali się w donoszeniu na własnych rodziców. Ja też donosiłem na moich rodziców, ale nikt mi nie uwierzył. Dlatego moi rodzice nigdy nie trafili do więzienia. Wręcz przeciwnie, stanowili elitę i byli czerwoną burżuazją. No tak, a ty jesteś dzisiaj blady. Bo mnie męczy ta praca. No rzuć ją, Grzesiu, w cholerę. A niech się ojciec zamknie. Dzięki jego pracy zaczynamy wreszcie żyć jak ludzie. Mamy co jeść, co pić, a niedługo kupimy sobie telewizor. To kolorowy, kolorowy, prawda, ja ci dam telewizor, nie robię, ty. Już widzę, jak siedzisz sobie na tyłku i wlepiasz gały w mój telewizor. I jem słone paluszki. Albo z makiem. W maku jest mnóstwo opium, które powoduje przyjemne halucynacje. Wydaje ci się nagle, że masz 18 lat i jedziesz na wielbłądzie przez pustynię. Nagle widzisz palmę, pod którą siedzą 3 kobiety. Brunetka, blondynka i ryża. Gołe. No, twój syn Marylu jest zboczeńcem. Trzeba go oddać do zakładu zamkniętego. Przecież to dziadek opowiada o tych gołych kobietach. Ale chcesz od dziecka. Zaraz, jak to wam powiedział, że były gołe wszystkie, czy były w dresach z napisem Goldsport. No, dziadka też trzeba oddać w zasadzie do zakładu zamkniętego, a my sobie zostaniemy tutaj sami na gospodarstwie. Ja będę chodził do pracy, ty będziesz gotować i sprzątać. No i starczy nam nie tylko na telewizor, ale może być może i na satelitę. Żyć nie umierać. Przypomnijmy sobie młode lata. Tak, po jakimś czasie, Marylu, być może wyjedziemy na urlop nad morze albo w góry, i to bez tych darmozjadów, którzy tylko gadać potrafią. A ja mam rękę. Tyle co koń na smarkał. Do tej pory wszyscy z niej żyliśmy i było dobrze. No, ale niech mnie ojciec nie rozśmiesza, bo padnę trupem. Oj, no, połóż się, Grzesiu. Gdzie? Przecież na łóżku leżycie wy. Na podłodzie. Na gołej, tak? Nie przesadzaj, w całym mieszkaniu mamy linoleum. A w łazience beton? Dosyć mam tego waszego gadania. Albo się bierzecie jak ja do roboty, albo fora ze dwora! Nie zrozumiałem cię, tatuś. Przepraszam. Co? Cymbał z ciebie! Grześ każe nam się zabrać do pracy, a jak tego nie zrobimy, to wyrzuca nas z mieszkania. Na pis! Wszystkich? Nie, matka zostaje. Może nawet będziemy mieli z matką nowe dzieci. Ładniejsze i mądrzejsze. Naprawdę, Grzegorz.
Boże. Stać mnie na to. Mnie też. Nikt ojca nie pyta o zdanie. Czy ja jestem dobrze w zasadzie zrozumiany? Rozumiem, tatuś. No. No, ja też. No, a ty co się tak marzysz? Bo może będziemy mieli córeczkę. W każdym razie najprawdopodobniej jakiegoś małego dzidziusia. No dobra, stawać i zwyra i wyrocha. Daję wam czas do jutra, do 17, kiedy wrócę z roboty. Ma tu panować porządek, nowe porządki. No, chodzę sobie po własnym mieszkaniu i oczom w zasadzie nie wierzę. Jak tu pachnie, no, chyba pastą do podłogi. No, na stole stoi kakao i leży bułka z miodem, prycza zasłana i przykryta narzutą. Na drzwiach do ubikacji ktoś narysował 2 zera, jak w hotelu. Okazuje się, że wystarczy wziąć wszystkich za mordę i od razu są rezultaty. Że też mi wcześniej nie przyszło to do głowy. A ktoś puka do drzwi. Pójdę do nich i grzecznie zapytam. Tato! Tato! To ja, tatusiu. Co, Maurycy? Maurycy, tatusiu. Mogę wejść? A robotę znalazłeś, gówniarzu? Znalazłem. No, to wchodź! No. Nie stój tak. Siadaj. Co to za worek? O, kakao i bułka z masłem. Z miodem, kretynie, nie widzisz? Głodny jesteś? Zjadłem konia z kopytami. Tak się napracowałem. Mogę? Najpierw powiedz, co to za robota, a potem się zobaczy. No. Ile wyciągasz? Czego? Forsy, kretynie, ile ci płacą, no? Dlaczego ten worek się rusza? Płacą mi po 2 złote od sztuki. A rozumiem, no, ty ryby łowisz w łazienkach? Nie, tatusiu. Łapię szczury po śmietnikach i odstawiam do zakładu ZDAN, Zakład Doświadczalny Akademii Nauk. Aha, proszę, tak. No proszę. Jedz bułkę i popij kakaem. Synu mój kochany, jestem z ciebie dumny. Nigdy bym w zasadzie nie pomyślał, że mój rodzony syn będzie pracownikiem naukowym. Gołymi rękami je łapiesz? Gołymi, tatusiu. To gołymi. Powinni ci dać rękawiczki. Ile jest aktualnie w tym worku? 4 samce, 1 samica jest. 4 plus 1, 5 razy 2, 10 złociszy jako przył. No. I to tylko z naszego śmietnika przed domem? Tak. Z jednego śmietnika. Zjem, pójdę do piwnicy. Tak, no bardzo słusznie. W piwnicy jest ich najwięcej. A nie wiesz, gdzie matka? Nie. A dziadek? Też poszedł szukać roboty. Aha. No. Macie coś do jedzenia? Co jest w tym worku? 5 szczurów. 1 samica i 4 samce. Maurycy pracuje dla Akademii Nauk. Łapie dla nich szczury po 2 złote od szczura, tak? Od sztuki. Jestem z niego dumny. Ja też jestem. Maurycy. Bardzo jestem też z niego dumny. Nigdy nie zgadniecie, jaką pracę ja sobie znalazłem. Fizyczną czy umysłową? No wiesz, to jest trudno powiedzieć. Nie pracuję fizycznie, ale trzeba przy tym sporo, prawda, tu
myśleć. A ile ojciec wyciąga? No co się da, złotówkę od sztuki. Wiem, dziadek łapie myszy. Za myszy, za myszy płacą tylko złotówkę w akademii. Ja sam łapiesz myszy, nie? Ja łapię szczury. A ja dmucham, prawda, lalki w seksshopie. Takie, znaczy w zasadzie, no, gumowe? Ja dostałem tę robotę dzięki znajomościom. Z wojny? Nie, nie, z bloku. Nasza sąsiadka, panna Inga, pracuje przecież w osiedlowym seksshopie. Dostali właśnie partię lalek z Honolulu i trzeba je wszystkie, prawda, żeby to wydmuchać. Nie, żadna praca nie hańbi, papu. Żeby tylko ojciec nie... No, nie ojciec. Nie wiem. Nie dostał rozrzedny płuc. W końcu ojciec ma swoje lata i nie powinien ojciec za bardzo dmuchać. Znaczy się nadymać. No, to już nie te płuca. I nie te usta, nie te policzki. Bo... A gdzie jest Maryla? Marylki nie widziałam od rana. Może mamusia też szuka jakiejś dobrze płatnej pracy. A nikt jej o to nie prosił. Miała siedzieć w domu, gotować, sprzątać i rodzić dzieci. No ale wystraszyłeś ją tą propozycję, uciekła. No i domyślicie, że mnie rzuciła? Tak. Ja też tak myślę. Nie mam już matki. Ale masz ojca, który jest z ciebie dumny. I masz dziadka. Ja jestem dumny. Tak. Dziadka masz, a może Marylka znalazła sobie innego, prawda, mężczyzny i założyła z nim rodzinkę. No zaraz mnie szlak trafi. No, wszyscy mamy teraz forsę, pracę, forsę jak lodu, a ona gdzieś się szwenda. No. Jak przyjdzie, to jej nie wypuszczę, a raczej nie wpuszczę. Kto tam? To ja. Nie wpuszczę cię. Idź, skąd przyszłaś? Ale moje biuro już jest zamknięte. Mamusia znalazła pracę w biurze. Tato, no to ją wpuść, Grzesiu. Suka. No wchodź, no. Co tak stoisz? No, widzę, że kupiłaś szczoteczkę, wiadro i szmaty. Tak, bardzo dobrze. Nasze mieszkanie będzie teraz po prostu lśniło czystością. Gdzie ty byłaś? W biurze. Dostałam pracę biurową. Na komputerze. Albo na kalkulatorze? Nie, ja u nich sprzątam. A kto to są ci oni? No, pan Włodek założył firmę, spółkę z o.o. i ma biuro w mieszkaniu. Jak to, sprzątasz u naszego sąsiada, pana Włodka? No jak ci nie wstyd? A ty pilnujesz ubikacji. No, ale nie u pana Włodka, nie, tylko w naszym zakładzie. I moim szefem jest nie jakiś chlyst. Tylko pan Jemciu z Japonii. No tak, ale pan Włodek handluje miodem i kakaem z Ukrainą. A ile wyciągasz? No, więc na razie płaci mi w naturze. Słoik miodu i puszkę kakao co trzeci dzień. A może to i lepiej? Ma być straszna inflacja? A ona na tej inflacji, jak ma to prawda, to nie straci. No. Ale ten cały pan Włodek nie molestuje cię przypadkiem seksualnie w godzinach pracy. No, uspokój się, no. Jego żona, czyli pani Bożena, oka z niego nie spuszcza. No, ale molestuje czy nie molestuje? Tak czy nie? No nie. Najprawdopodobniej. No szkoda. No, można by go było szantażować i byłoby dodatkowych parę groszy. Ale dajcie spokój. Przecież nigdy nam się nie powodziło tak jak teraz. No co? A mówili, że poszeprzyńscy to banda nierobów. A tu jeden dmucha lalki. W lalki. Drugi łapie szczury. A trzecia zamiata im i odkurza, prawda? No robota szwór. A ty, tatusiu, pilniesz ubikacji. A ty się wreszcie zamknij i idź do sklepu zobaczyć, ile kosztuje telewizor. Kolorowy? Kolorowy!
Wyszyńskim. Rodzina jak ich wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina po Szewczyńskim, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi i wyjdźmy już z ich wnętrza. Bez nas wiele spraw nawarstwia się i spietrza.